Pięć projektów zostało złożonych przez miasto do Funduszu Dróg Samorządowych. Jak wcześniej informowaliśmy, w tym roku w dyspozycji wojewody podlaskiego jest ponad 400 milionów złotych na budowy i naprawy dróg lokalnych. Jeden projekt dotyczy ulicy od takiego też łącznika skrótu, od ulicy Szpitalnej do ulicy Reja. Tam, gdzie była kiedyś w pobliżu tej łaźni obozowej, tam jest okręgowa stacja kontroli pojazdów i jest tam taki przejazd. Droga w tej chwili nieutwardzona jest, żwirowa. I kontynuacja tej ulicy z drugiej strony Reja, czyli od Reja do Pułaskiego, tam, gdzie w tej chwili tam jest ta automyjnia i dalej budujemy te dwa bloki ZBMTBS. Kolejne drogi to uliczka na osiedlu Staniszewskiego i droga na terenie aktualnie budowanych bulwarów. Chcemy wykonać ulicę, to jest Andrzeja Wajdy, od mostu zlokalizowanego właśnie na ulicy 24 sierpnia do budynku byłej łaźni miejskiej. Na liście projektów nie ma ulic w pobliżu bazaru przy ulicy Bakałarzewskiej. Spotkałem się z firmami, właścicielami firm, którzy mają tam siedzibę właśnie z tyłu bazaru, tam gdzie jest sprzedaż tych części rolniczych, maszyn. I tam jest wulkanizacja, tam są jeszcze inne firmy, tam jest jakiś transportowiec. Mamy przygotowany projekt, dokumentację na tą ulicę bazarową, targową i ta chyba bazarowa ciągnie się aż do tego osiedla tam na górce położonego, do ulicy Zastawia. I poprosiłem tutaj te firmy po to, żeby zadeklarowały firmy, że przekażą nam nieodpłatnie grunt potrzebny do budowy tej ulicy. Bo fragmenty tego gruntu musimy pozyskać, bo nie mieścimy się w tym obecnym pasie drogowym. Zadeklarowałem również, że na koszt miasta przyniesiemy ogrodzenia. Otworzymy to obecne ogrodzenia, czyli przesuniemy ogrodzenia. No i dyskusja była na tym spotkaniu i dałem termin dwutygodniowy na udzielenie odpowiedzi, czy przyjmują moją propozycję, czy nie. Oczywiście oni by przekazali grunty, a my byśmy przyjęli całość finansowania budowy tej drogi. I chciałbym, kolejny nabór do tego Funduszu Dróg Samorządowych będzie jesienią ogłoszony chyba we wrześniu, wystąpić z realizacją na przyszły rok z tym właśnie projektem. Niebawem powinny być już znane wyniki naboru wniosków na bieżący rok. Ja też jestem realistą i nie liczę, że wszystkie projekty tegoroczne przejdą do finansowania. Także tutaj, że coś nie przejdzie, to będziemy ponawiali w przyszłym roku. Dużo jest potrzeb. Przystępujemy w tej chwili, już przystąpiliśmy do prac nad budową programu budowy dróg osiedlowych w naszym mieście. Tam ten program zdezaktualizował się, ale w ostatnich latach troszeczkę udało nam się wykonać, szczególnie tam na osiedlu Hańcza, ale i tam na osiedlu Staszica. Sporo tych osiedlowych dróg wykonaliśmy w oparciu o własne środki finansowe. No jeszcze jest ulica Krzywulka w budowie, w części tej ulica jest budowana, pozostałe też czeka na swoją kolej, tam dokumentację musimy dokładnie zrobić środowiskową między innymi.